Z ogromną przyjemnością wręczam werce aferce tą oto pracę magisterską i od dzisiaj staję się pełnoprawną nauczycielką. Będziesz mogła zagrać w grę Teacher Simulator. Mam nadzieję, że twoi uczniowie będą bardzo mądrzy, nie tacy głupi jak u mnie. Pewnie nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja jeszcze przez chwilę pani przypilnuję, czy pani dobrze wszystko robi, żeby nie było przypału, bo wtedy mnie zwolnią, ale myślę, że sobie pani poradzi z tymi dziećmi. Myślę, że tak. Perka, perka. Poza kamerą wybrałam już sobie postać, wybrałam panią z takim okrągłym nosem i fryzurą na grzyba. Wygląda jak ziemniak. Ale może będzie fajna, jedziemy. Nie wiem, ta nauczycielka wygląda jak taka typowa nauczycielka każdego ucznia, prawda? Dokładnie. Mi ona przypominała ją nauczycielkę od polskiego z liceum, serdecznie pozdrawiam. No i pierwszą misją to jest temperowanie ołówków. Tak, jedziemy. To jest bardzo ważne, z tego pisałaś pracę, prawda? Jak odpowiednio temperować ołówki, widzę, że tak... Perfekt. No teraz ładnie. No teraz zobaczymy, no. Dostaję za tą pracę 5, a coś tutaj widzę średnio najeżdża, coś chyba pani nie wychodzi już. A jak do końca? Do końca pani o, tak nie! Pani tak marnuje sprzęt szkolny? A nie mogę już go wcisnąć? Nie. Aj. On kosztuje, on jest drogi. O, ale drogi. Ten paczek ładnie, perfekcyjny. No jeden. Dobra, idziemy teraz monitorować hol. To jest bardzo ważne zajęcie, tak bo jest. Jak dzieci coś narobią na holu, jak jesteś dyżurną, tam pilnujesz, to masz wtedy przerypane. No i co tutaj, koleżanko, zrobiłaś? Znęcała się nad innym dzieckiem. Ja już bym ją od razu wyrzuciła ze szkoły. A, ale miała... I wstawiła pałę jeszcze. Tak, wiesz, na rozchodne. Ale z jakiego przedmiotu pały myślisz? Ze wszystkich. A. Z wychowania do życia. To poczekajmy. Z wychowania do życia bym wstawiła pałę. Myślę, że ją zaraz zobaczymy jeszcze. Dobra, ale to co jeszcze? Trzymała porządek i... Na biurku trzymała porządek. Wysyłamy do dyrektora. Tak, nie no jak ktoś... Co narobiła? Bo już zapomniałam? Biła dzieci. A, to bardzo nieładnie, tak. A to jeszcze więcej patrz. O nie. O matko, a jakie zęby zaciśnięte. Nie, patrz, rozmawiała na lekcji. Co zrobiła? Każdy gada na lekcji, nie ma co ukrywać. Wypuśćmy. No ale miała też ogólne złe jakby takie usposobienie, zachowanie, że po prostu i tak. Ale może miała gorszy dzień. Nie, miała gorszy. To, że drzwi przytrzymała, to może jej wyszło przez przypadek. Dobra, ja ją puszczam. Miała zły dzień po prostu. No dobra, twoja decyzja. Widzowie to ocenią, czy dobrze zrobiłaś, czy... Co oni się tam lali? Oni się bili. Bili o, się. Nie. Jak o, się nie. Bili, to co robimy? Nie, nie puszczamy, na pewno nie, nie puszczamy. Nie wiem, no pana. Stunuj albo sprejuj. Sprejujemy. Sprejujesz. To dawaj go. Musimy kółeczko jakieś robić. O, dobrze. Bitą śmietaną. Po kolana. Albo na kolana. Albo śniegiem. Bita śmietanka na kolanka. W ogóle tak wygląda właśnie ta nasza szkoła. Tak się robi z dziećmi, kiedy są głupie i niemiłe. Tak, tak właśnie wygląda to nauczanie w tej szkole. Ale zobacz, nauczycielka się cieszy. Uhu. No, ona się cieszy, bo dobrze zrobiła. Zapewne w waszej szkole takich rzeczy nie ma. Może i dobrze. Może i dobrze. O nie, patrz! To ona! To ona! To ta! To ta, co zaczepiała no, innych. Teraz ona da jakąś pracę, uwaga. Narysuj rodzinę, która je ładnie razem kolację. No, dziadziu jest super, jest. Pała! Co? Przecież ładnie było! Ale biła się ostatnio! A, ty jej nienawidzisz. O, to ten mój, co nigdy nic nie umie. Narysuj dziecko, które uczy się pływać. No, wygląda jakby się topiło, ale niech będzie. No weź, bo ja mój zawsze wstawiam pały, chociaż ty dla niego bądź miła. Wiesz, to przeważnie jest tak, że masz jednego nauczyciela, który ci nienawidzi, nie? A jak już masz dwóch, to już wtedy chcesz przestać chodzić do szkoły. A tutaj narysuj kobietę, która idzie na busa, no... Na autobus, no nie. Czy to jest autobus twoim zdaniem? Nie, to jest rekin z uśmiechem. To jest rekin. To wygląda jak rekin. Pała! Pała! Tak, tak ją właśnie szkoliłam, Werę, tak. Pały wstawiać, o to chodzi. To było moje główne szkolenie. Na to było poświęcone, było, wiecie, w szkoleniu było 100 godzin, a 80 godzin było właśnie do wstawiania pały. Tak, na pałowanie. Dostępna nowa gra. Jaka? Jaka? O, można, trzeba będzie ich pilnować na egzaminie. Tak, to jest bardzo ważne. Ja teraz jakąś salę muszę wybrać.
Ale do pilnowania to jest obojętnie, bo to chyba do tego, jak się im daje jakieś prace i pytania, to wtedy zauważyłyśmy tutaj z Werą, że warto jest wtedy patrzeć na tę salę, bo wtedy te pytania odpowiadają też tej sali, którą wybraliśmy. Tak. Więc wtedy można sobie coś ciekawego tam wybrać, nie? Zobaczmy może tam. No, filmowa w takim razie. Aha, znowu te ołówki, więc jak Wera w tym momencie tutaj kroi ołówki, chciałam powiedzieć, możecie zostawić łapki w górę dla Wery i oczywiście też jeszcze subskrybujcie jej kanał. I w ogóle Wera, ile łapek muszą zostawić, żebyś nagrała znowu ze mną odcinek? Muszę powiedzieć, 2000 łapek w górę. 5000 przynajmniej, ja się taniej nie sprzedaję, sorry. Ostatnio mówiłaś przynajmniej 2000. Tak? No. Teraz nie, już podrosła cena. Cenię się bardziej na święta. A nie, to też myślałam, że to będzie łapanie na czytowaniu, a to jednak nie, pomyliłam się. Kartkóweczki. O, aktor z Piratów z Karaibów, czy to Johnny Depp? Tak, to jest moja pierwsza miłość. Johnny Depp. Może być taka? Ale ładnie, tak. O nie! Pojdasz! Nie! Ja nie mogę do tej zgubić właśnie, że czasami tak gra źle zaznacza. Ja jej serduszko. Ale chociaż czerwone ładne jest, widzisz? A nie mogę poprawić. Chyba już. Nie. Doktor Who jest... magazynem? Gazetą? Nie. Nie, to jest serial. Znowu się zbugowało coś. O nie, nie mogę X-a zrobić. Jako to... A, to ale tutaj dobrze zaliczyło. To jako X-a zaliczyło, czyli dobrze, okej. Okay. Trzeba uważać, jak się marzę. W ogóle nie wiem, nieraz są takie nauczycielki w szkole, że nieraz sprawdziany, jak się oddawało, to one miały strasznie pomazane, określone, nie wiem, oplute jedzeniem na przykład, czy coś takiego. A niektóre nauczycielki, wiecie, bardzo pilnowały porządku tej pracy. No nie wiem, no moim zdaniem to trochę takie dziwne oddać uczniowi oblaną pracę, nie? Ja byłam jakąś bułką, pasztetem usmarowaną. Dlatego później nie pokazują tych prac i czytają tylko oceny. Właśnie, pewnie też, no dokładnie. Dobra, co tu jest? Ojciec... Barta Simpsona to Homer Simpson. No tak. Powiedzmy, że tak. Źle to? Dobrze, a nie, dobrze. Bo pierwsze źle zrobili. Tak. Dobra, dobra, tak, 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 racja. Titanic to gra wideo. Nie! To prawdziwe życie. Breaking Bad to bardzo dobry serial, naprawdę. Ale to nie jest movie, bo movie oznacza jako film po angielsku. A to jest serial. Tak, więc to też nie. No jednak nie. I Frozen, czyli Kraina Lodu. Mam tę moc, Ale Frozen, no nie. Nie jest książką, no nie. Można tak. A chciałam smutną buzię narysować. Jak ja cię uczyłam, to ty pisać nie umiesz, mam cię pisać jeszcze nauczyć? Ty mnie uczyłaś tylko jak pały wystawiać, a nie jak zaznaczać znaczki. Ja chciałam smutną buzię narysować. No i wyszło jak wyszło. O nie. Co tu jest? Matka, mama, no. Mama Barta Simpsona to Lois Griffin. Tak nie pasuje trochę nazwisko. Ale nie wiem. Ja bym zaznaczyła, nie? No dobra. Gra o Tron to TV show, czyli i to się zgadza. Serial, tak, dokładnie. I Stranger Things to wideogra. O, to Weroniki ulubiony, jeden z ulubionych seriali, nie? Dokładnie. No. Oj nie. Słabo, słabo kolego poszło. Słabo kolego, taka... Musisz więcej seriali oglądać. Truja, no może dwuja. A czemu ja taka smutna? A, bo źle. A, bo źle zrobiłaś się, załamałaś teraz. Tak płacze ona teraz, tak. Ale tak płacze tak mocno. Smutna. Musisz tak mocno, tak wiesz, żal za grzech. Patrz. Ściągają, ściągacze. Dobra. Ściągacze, no. A tu muszę zakręcić? A nie, tu się... Ale Maciek nacelowałam. Ściągacze. Do widzenia! Naciągaj ich ściągacze na majtkę. Kto kolejny? Ty pewnie. Ty pewnie. Nie, nie? On nigdy nic nie wie, on nawet ściągnie. Patrz, z tyłu czapeczka. Żółta czapeczka. Widzisz, z tyłu siedzi. Pała! Dobrze, tak właśnie masz krzyczeć. Patrz, tam popcorn jest. Tak cię mi z Grażynka uczyła. Do widzenia. Tak. Dziękujemy pani. Jezu, nie, jak, nie. Pan, jak się podniosł! Już jest wesoła, bo już jest dobrze. Ona była jeszcze przed chwilą smutna, ale już jest okej. Okay. Jaki kolorowy strój! Ja go chcę, wiesz, mogę. Ta. To trzeba reklamki musimy obejrzeć. Musimy obejrzeć reklamę, więc widzimy się za chwilę. Jak, czemu ja znowu taka smutna jestem? Nie, to jesteś poważna. Jesteś bardzo poważną panią nauczycielką, która stawia pały bez opamiętania. Dobra, kto pyta, nie błądzi, więc pytasz teraz ulubione klasy. Tu widzę, jest moja ulubienica w tych dwóch kiteczkach. O.
co robi firma Samsung? Tak. Dużo rzeczy robi. Fast foody? Nie! Nie fast foody! Jeżeli jecie telefony i ogólnie elektronikę lubicie sobie zjeść, bo jesteście, nie wiem, robotami, to nie ma problemu. A może instrumenty muzyczne? Oj, 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 bo nie! Ty to głupia jednak jesteś w tych dwóch kiteczkach, no. Za ciasno gumeczki ma. Mózki. Technologia, no, tak? To tak, wydaje tak. mi się, że to będzie chyba o to chodziło. Brawo, dobrze. W końcu. Tak, siedział z tyłu i coś wiedział. Levi's? Mhm. A, że... Firma Levi's, że te to mają jeansy, nie? Tak, tak, no, tak, no, tak, no dobra, tak. O, jeansy. Jaka mądra, patrz. O, bo ja, jej podpowiedziałam, ona usłyszała, bo oni, wiecie, słyszą, co my rozmawiamy, i ona wiedziała już po prostu, no, więc... Znowu monitorujemy hall. Kolejna przerwa. Kto tym razem? Kto tym razem? Siemaneczko. Co pan tutaj robi? Polerował buty. Co? O co tu chodzi? Czy że to jest dobra rzecz, że polerował buty? W sensie, kto poleruje buty w szkole? Nie wiem. Ja na przykład miałam, w Gdyni jest jedna taka szkoła, w której się chodzi w kapciach. W kapciach, no. Ale to chyba nie pewnie. Może o, jak wy do takiej szkoły chodzicie, to... Znaczy ja wiem, że teraz wszyscy są na zdalnym, ale może jak ktoś z was do takiej szkoły chodzi, że w kapciach, to ja zawsze mogę zazdrościć, to jest fajne. Fajne. Jest takie... Fajnie się ślizga w kapciach. No i stopa fajne. Się nie poci, nie? I nie śmierdzi później. No. Dobra, co on zrobił złego? Pomazał ławkę. Tak, że zniszczył no to... tam. No to nie, nie wolno. Nie wolno, to bardzo... Do dyrektora! Do dyrektora, tak jest. Ty, patrz, znowu ten sam? Siemaneczko! Dwa razy go przyłapałeś? O, ale patrz, ale był miły. Ale teraz już jest wszystko na miłym, że nawet wziął paczkę lunchu ze sobą. Zgłaszał się na lekcjach. O. Puszczamy go. Tak, teraz już mam ten... Czyli poprawa, poprawił się. O nie! Okularnik i znowu tamta! I jeszcze dziewczynę bił. O nie, no to nie. Jak on może być takim okropnym człowiekiem? Dobra, a co to jest ten stun? No wypróbuj. Ja myślę, że to jest bardzo dobre, żeby to na nim przetestować. Wydaje mi się, że chyba byś go raziła prądem. Nie. No, gdzie to... w szkole razić prądem? Bo to taka specjalność, szkoła właśnie. Jezus! Aż ogłochłam! O Jezu, ja go zabiła! Jaka przerażona była! Jezu, strój hipisa ubrana i taka agresywna? Matko jedyna, moje ucho zostało porażone też prądem! Proszę pisać w komentarzach, kto ogłuch razem z... Przepraszam! O, będziesz mazać tablicę, tego jeszcze nie robiłaś. Super. Mam nadzieję, że nie będzie tam jakichś brzydkich... Geografia. Brzydkich rzeczy. O, jedzenie. Tablica z... No, tam już widzisz, to rogi byka są. Ja tam widzę byka, nie wiem jak ty. No ja tam nie widzę byka. Ja widzę byka. Fuuu! O, trololo. Jest jakiś piesek. I kotełek jest. Kotełek. Gdzie masz kotełek? Kotełek tutaj taki. A, rzeczywiście. I jest lol. Jest. A, zmazałam kotkę. Lol surprise. Nie, znęcasz kitku. Się nad małymi kotkami. Ty się nauczyłaś tego od babci kartoflanki, prawda? Nieprawda, ja kocham kotki. Nauczyła się. Tap to start. Ona już taka, widzisz, załamana była. Narysuj banana, ale pięknie. Brawo, piękny wow. banan. Aż takiego dużego znaczka nam. Tak, bardzo ładnie. O nie, szóstka. O nie, to jest ta. Tym bardziej, pała. Ale ona miała narysować pomarańcza, narysowała jabłko, co za bałwan. Ale ona się biła wtedy, ja pamiętam. Narysuj ananasa, no. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, no aż takie coś chce się sprawdzić. No, piękne owocki. Trzeba znaleźć oszustów. Ci, co ściągają. Ty ściągasz na pewno... Patrz! No, wiedziałam! Wiedziałam! Weronika po prostu przewiduje przyszłość. Pała! Już, nie? Pała! Ja nie mogę. Teraz ty. Nie, ty. Ty. Nie można tak. A patrz, bliźniaki. A rzeczywiście, no. Kto teraz? Tak pewnie zgadza. Ty jest na końcu. O. Wszyscy do widzenia. Od jednego ściągają, to pewnie taki, co się najlepiej uczy, nie? No. Czemu tam jest reklama jakiegoś robienia kupy? Pączek! I malowania go na różowo, co? Chyba ty ostatnio pączka jadłaś. Dzisiaj chyba, tak? Czy dzisiaj o 4:00. Donata różowego jadłam ze stacji benzynowej. Kupię te ołówki, żeby oni pominąć na... Już kikut został, mały! O! Kolejne prace, proszę bardzo. A bo to kartkówki są. Tak. Nie, tak. Zwierzę, które ma macki. To jest ośmiornica. No, to a nie, nie topesz. Nie topesz. Może Batman od razu. No, nie, 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 nie topesz. O,
zwierzę, które daje wełnę. I odpisała owca, więc dobrze. Kto grał w Minecrafta, ten wie. To wie, dokładnie. I zwierzę, które wysysa krew. Tak, które wysysa. O nie, ja nie, komar. O, nienawidzę komarów. No dobra, teraz wszystkie osoby, które nienawidzą komarów, zostawiają łapki w górę. Wydaje koniecznie mi się, że każda osoba powinna zostawić łapkę w górę. Ja mam uczulenie po komarach. Chyba, że ktoś jest żabą albo jakimś gekonem, albo jaszczurką, to wtedy może lubić komary, bo je je, więc... No. Ale chyba nikt z was nie jest. Nienawidzę. Zwierzę, które je muchy, wilk. No może jak... biegnie z wieszonym jęzorem i przez przypadek jakąś muchę wciągnie, to może zje. Chociaż moje psy łapią nieraz muchy i one tam mnie coś tam próbują. No bo wiesz, lata wkurza je, no to one tam próbują. Ja to mam kanarka i jak mucha koło niego przyleci, to on biedny ucieka po całej klasy. Zwierzę, które robi... sieć. Pająk. Pająk, no to tak. Pająk. Weronika coś dobrze o tym wie. Nienawidzi pająku, więc wszystko zgadza. Kto pyta, nie błądzi. W jakiej temperaturze zamarza woda? To nie jest już przypadkiem w zerze? No tak. W zerze już, nie zaczyna zamarzać. Nie musi być minus jeden, nie? 44 stopnie. No ona pijana, ja się zostaw. Ona się za dużo orężady napiła tej w proszku. Sorry, to jest orężady za dużo w proszku. 100 stopni. I one są głupie, te dzieci. Przecież w 100 stopniach to się gotuje! No! 20? Co to... Co? Ty weź, siadaj! Siadaj, Heniek, bo żal mi aż ciebie, nad Morzem Bałtyckim nie byłeś latem? Zawsze Bałtyk tak ma z 17, to przecież nie jest lodowate, bo... No dobra, w sumie jak się... No jest, ale no nie, ale nie jest! O nie, 0 stopni! Gratulacje! Kurde, ale... No to jest ta dziewczynka! Co biła innej! A, co jej nienawidzisz? Ale dobra, no dobrze odpowiedziałam. Czyli nie dała się pały. Ja bym jej dała, ale no, byłaś... Nie jesteś straszną taką aż nauczycielką. Czasami jesteś okej, okay, czasami jesteś miłą teraz panią. Teraz mam ładny strój, więc muszę być miła. A. Znowu musimy tu wyczyścić tablicę i baranie rogi. Co tym razem? To jest... Co to jest? To a, flagi! Flagi! A to niżej? Szlaczki. Nie wiem! Zważymy. Co to jest na dole, to ja nie wiem. Nie mam po jakieś góry, szlaczki? Coś w ten deseń? O, kolejne. O, jakie dobre lody by były. Narysuj dwie jakby gałki loda. Czekoladowy. No i... Znaczy tak, nie wiadomo, czy to jest czekolada. To może być też smak kubki, bo podobny ma kolor. Może być to też lukrecja na przykład. Nie, fuj. Ale wydaje mi się, że to chyba jest... Chyba dobrze, nie? Po długiej rozkminie. Tak, po długiej rozkminie chyba. Okay. Doszliśmy do tego, że to jest czekolada. O, siema córcia. O, co? Wszystkim zadałaś to samo pytanie? Córcia, czemu skopiowałaś pracę domową? Właśnie, ona skopiowała pała. O, to jest twój ulubieniec. O, uwaga. Okularniczek. No jak zwykle, jak zwykle. Jezu. Pała! Głupek. Głupek. Chciałam inne na D słowo brzydkie powiedzieć, ale nie powiem. Bo nie będę obrażać na Weroniki w filmie ludzi tutaj. Wydaje mi się, że Weronice bardzo dobrze poszedł pierwszy dzień pracy, że nadaje się na nauczycielkę. Bardzo dobrze wstawiała pały, tak jak ją uczyłam, więc mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nagramy kolejny odcinek. Oj tak, oby tak. Jeżeli ten filmik wam się spodobał, zostawcie subskrypcji i łapeczki w górę. I widzimy się pewnie niedługo. O, tyryry. Bez tyryry. Tutaj na górze pojawi się filmik też u Miss Agi, więc koniecznie wpadajcie do niej. Tak, tam też Werkę, właśnie tam Werkę pokazywałam jej po prostu, jak należy wykonywać tą pracę, więc jeżeli nie oglądaliście, to do mnie wpadajcie. I widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Pa, pa! Pa, pa! Werka, Werka. Thank you.